Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Znowu jej pierwszy raz. Pierwszy raz poszła sama na zakupy w zagranicznym kraju. Przecież żebyście mieli jasność, ten język w ogóle nie ma nic podobnego z kmerskim, nie? Nic, zero. A ja palę pety na balkonie, nie? No, taki wieczór zaczynam, zaraz z live'a też zaczynam. Ktoś mi się do drzwi to lepiej, jak to. Srejdę, na balkonie jestem. No dobra, ona nie wzięła klucza. What did you buy? Water, bread, hot dog. Eat one. Okay. Pierwszy raz na zakupach za granicą. Sama. Sandwich, okej. Okay. Ja mówię sama. A ktoś mi mówił, że to te jakieś tantryczne łoże jest. Ja nie wiem, jak tego używać. Przyznaję się szczerze, nie? Taki mamy rozgardiarz. Fajko, jestem idę na balkon. Widać, że byłem, nie? Ja chyba pokazywałem w poprzednim odcinku. Tam gość ma beer garden, czyli ogródek piwny, i sprzedaje barsz i żurek. Przerzec z kropką, czyli jakiś Wietnamczyk albo studiował, albo na bazarze rajstopami handlował, się dorobił i na Starym Mieście w Hanoi otworzył knajpę. Dobra, ja mam zaraz live'a. Idę działać. Wygodziłem trailer z mojego biurka z tym dziadostwem. Aha, i co? Kupiłem nowe bilety. Nowe bilety, tamte przepadły. Przepadła też doba w hotelu. I wracamy jutro. No bo trzeba, tęsknimy za naszymi podopiecznymi, za Kambodżą i za tym wszystkim. Hot dog, tak. Egg. Dobra, ja później idę na żurek. Zajadaj sobie. Zagramaniczne. A reszta jakaś przyniosła, czy nie? Dostała 20 dolków i tylko tyle kupiła? Znaczy w tych dongach wietnamskich. Jutro też trzeba wydać kasę, nie? Ja mówię cały czas do niej: Wietnam tanie. Ona to powtarza po mnie: tani. Ja mówię: to ile wydałaś? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie? W tych dongach. Ale tanio. Dobra, Australia śpi. Że pół śpi, pół nie śpi. A ja idę na żurek tutaj na dół, bo widziałem, mają żurek przed rzeczką. Zrobiłem część live'a, czy może już cały, nie wiem, czy będę jeszcze odpalał go później, czy nie. Ale idziemy na dół. Kawiarnia na dole w hotelu już zamknięta, a kawy stoją. Muzyka gra, daleko nie mam, bo tu zaraz. Tu już, gdzie widzicie te pierwsze szyldy. Taki ogródek piwny, zaraz wam pokażę, na środku. Ale nas najbardziej interesuje żurek przez rzeskropką, a później może barsz czerwony. A gdzie tu znajdę ten system do zamawiania? A tutaj też fajna restauracja, Praga. No niestety, ale kucharz pojechał do domu i sobie nie zamówię. I mówią, że już dziś nie robią. Można się piwa napić, a piwa nie chcę pić. Ale pójdę za to sobie na jakąś kanapkę dobrą zjem gdzieś tam. Jak tutaj zawsze kolejki są, zobaczę, co tu dają. Bo niestety żurka nie spróbuję. Jeszcze raz ta świątynia. A to już ostatni raz. Tym razem z wieczora. Nie wiem, czy już się nie pozamykali. Chociaż tu coś jeszcze jest, tu gdzie zawsze kolejki były. Mama bread, idziemy zobaczyć. Zamknięte, tam nie idę, bo tam jest katedra i tłumy będą. Pasterka. Trzeba iść w drugą stronę. Szukam jakichś bagietek, coś gdzieś takiego, wiecie, po naszemu, że tak to nazwę, w cudzysłowie. Oczywiście finalnie to ja mogę skończyć całkowicie inaczej niż planuję. A mój plan nie jest też jakiś restrykcyjny. Będzie jak będzie. U mnie już jest 11:08 wieczór, więc większość rzeczy może być, a szczególnie z jedzeniem, pozamykane. Tylko tak jak tutaj było, że jest dostępne ogródek piwny. No ale to nas akurat nie interesuje w tym momencie.
Tu by były dobre kanapki też, ale ktoś już się zamknął też. Ale znajdziemy. Myślę, że akurat, nie? Taka, widzicie, uliczka już tak wygasła w 2/3, ale jeszcze w 1/3 ktoś coś smaży, ktoś coś podaje, ktoś coś waży. Przynajmniej taki street foodzik. Ja tego akurat nie chcę, bo to jest takie ryżowe mocno. Masaże też czynne, ale to wiadomo. Będą czynne pewnie bardzo długo. A żryć dają tutaj między innymi. Tu są jakieś bułki. Ale to też nam nie o to chodzi. Nam chodzi o takie wiecie o co chodzi, żeby to trochę pod nasz klimat podchodziło. A jak już nie pod nasz klimat, to żeby było taką jakąś potencjał do filmowania. Przynajmniej tu chabanina zgara. Kaczki, kacze dzioby. Dużo ostrej papryki. I to można nagrywać. Powiem tak, jak się nie chce, to jest dużo. Jak się chce, to nie ma w ogóle. No tu już jesteśmy tak zastawieni, że tylko iść ulicą. A ulicą też ciężko iść, bo każdy jedzie jak chce, trąbi. Jeden wielki zgiełk. Przeszedłem kolejną boczną uliczkę, bo tutaj jest też zastawione, że motorami nie jeżdżą, więc jest taka opcja luźniejszego przechadzania się. Zobaczymy, no coś zjem. Jeszcze takiego wieczornego, pożegnalnego, no bo jutro powrót do bazy. Oczywiście za dnia jutro też coś zjem. Problem taki, że prawie większość poznam ekadę. Też nie chcę tak siedzieć na jakichś mikrostolikach na zewnątrz, chociaż jak trzeba będzie, to i usiądę. Morze i mamy to, jest jakaś kanapka. Jednak to nie była właściwa knajpa. Wiecie co, dzisiaj widziałem w ogóle fajne buły, tylko muszę namierzyć je, tak zlokalizować sobie w głowie i pójdę tam. Nie poddaję się i szukam tego miejsca fajnego, które wcześniej znalazłem, ale ludzi jest cała masa. Mniej więcej już kojarzę tą ludzi tam. Ja muszę iść tu. Chodzi mi taką budkę z kanapkami i mam nadzieję, że nie będzie zamknięta. I to wcale nie jest tu, a tam prosto to powinno być. Jeżeli dobrze mnie pamięć kieruje. Pamiętam, mówiłem o tym fajnym drzewie. Mówiłem o tym fajnym drzewie i to powinno być tam z przodu, jeżeli nie zamknęli. Bo to była taka budka objazdówka. Tutaj w dzień piłem kokosa, a budka jest z przodu, jest otwarta, więc damy radę. Czy ona ma gdzieś usiąść? Mamy od takiej największej. Nie wiem, niecałe 2 dolary kosztuje. Z przodu tam parę stolików, krzesełek wystawionych, ale ja sobie siadłem tu na zapleczu, bo jest nawet stoliczek. Także okej. Okay. Moja buła się rozpruła. Tak pani robi tutaj, patelnia tego, indukcja, piekarniczek. Pyta się o ostre, mówię trochę można, nie za dużo. Później coś zjem jeszcze. Ta zasmakuje buła. Dobrze, nie jest jakaś wielka. Thank you. Pół miasta przeszedłem, żeby to zjeść. Jak będzie dobre, to jeszcze weźmiemy jedną, jak się nie zapcha. O, fajnie podane. Na grubo. Wszystko jest. Powiem wam, że zdali egzamin, więc zamówiłem jeszcze jedną. Tym razem zamówiłem kurczak grillowany, cebula,
czosnek, coś tam pewnie jakąś rynkę dorzuci, ale z dodatkowym tym serem, za który dopłaciłem, żeby nie żałowali. No i tak to tutaj się mi wytworzy. Kolejna buła. Cieszmy się, że jest dużo zieleniny. Dobra, zjedzono. Można iść chyba spać. Miałem jeszcze drugą część live'a odpalać, ale chyba tego nie zrobię, bo śpiący jestem. Wiecie co najbardziej? Może nie najbardziej, ale denerwuję. Jak widzicie, tu są takie wąskie przejścia. Ciężko się idzie. Coś pieprzyło, bo musiało pieprzyć. Coś się rozpieprzyło. Dobra, jak idzie sobie takim fajnym wąskim przejściu, parka trzyma się za ręce. Blokują całe przejście i se spacerują. Jakby byli na spacerze, tu jest walka o życie na tych ulicach. Trzeba szybko. Dobra, ja już prawie jestem przy hotelu, więc kończymy to nagrywanie. No, a tu dobrze, bo tu samochodów nie puszczają. Teraz będzie najgorszy moment, bo jesteśmy naprzeciwko katedry, strzelają z konfeti, jest pasterka, a ja muszę przejść bokiem, ale to nie wiem, czy to się da, czy nie będę musiał zmienić po prostu ulicy, bo tu nie przejdę chyba. Może. Tylu wiernych, to dziś proboszcz donaty zbierze. Próbujemy bokiem przejść. No i się zablokowało, ani w lewo, ani w prawo, ale trzeba iść. Tłum napiera na tłum. Tylu wiernych to by w Polsce chcieli mieć. Udało się przejść, ale jeszcze mam kawałek do hotelu, ale to już najgorsze za mną. Najgorsi to są tacy właśnie teraz, parki idą, czy takie grupki, to się szukają. Wszyscy do przodu, nie zatrzymywać się. Będzie dzisiaj się taca zgadzała, to pewne. Mur tej świątyni to już znacie, a to też oznacza, że ja już jestem blisko mojego punktu zakwaterowania się. Skręcam w lewo jakieś 100 metrów i jestem u siebie. Jeszcze bym się jakieś kawy napił, ale łazić to już mi się nigdzie nie chce. A u nas na dole, jak już wychodziłem, to było zamknięte, więc teraz tym bardziej. Ale street food cały czas pracuje i daje zarobić. Jest bardzo prosty street food, bo tu nie mają żadnej kuchni, tylko gar z zupą na gazie, jakieś wkładki, stoliki. No tak po prostu sobie przysposobili to miejsce. Może są lokale sami, zobaczcie. O, tu jest zmywak, a tam jest gar. W tym garku się dzieje wszystko, tam jakieś dodatki i koniec. Dobra, koniec, to idźmy dalej. Nie przedłużajmy tego dnia. Bo dzisiaj już się nic nie wydarzy, to wam obiecuję. A ja już u nas dopalę peta i jadę windą do góry.